Pani marszałek, panie premierze, Wysoka Izbo, składam sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z druku nr 1866. Sprawozdanie to druk na dzisiejszym posiedzeniu komisji. Komisja rekomenduje przyjąć poprawkę pierwszą i drugą, głosować ją łącznie i poprawkę trzecią odrzucić. Dziękuję. Dziękuję. Głosować.